8. 300 tysięcy złotych rocznie za chwalenie władzy w rządowej telewizji. Europoseł Krzysztof Brejza ujawnia wynagrodzenia komentatorów TVP w czasach rządów PiS. Jednorazowy występ był wyceniany na 500 zł, a wynagradzanych w ten sposób było co najmniej kilkanaście osób. Anna Józefowicz z tym tematem w wiadomościach. Aniu, to normalne, że komentatorom się płaci? Nie, nienormalne. Jak ktoś przychodzi do programu publicystycznego, czy nagrywa go dziennikarz informacyjny do materiału albo reportażu, to nie płaci swoim rozmówcom. To jest sprzeczne z etyką dziennikarską, ale w zawłaszczonej przez PiS TVP robiono inaczej, ujawnia pokontrolne ustalenia Krzysztof Brejza i wylicza płatnych komentatorów TVP. Jacek i Michał Karnowscy, Jerzy Jachowicz, Miłosz Manasterski, Karol Gaca, Jacek Wrona, Marian Kowalski, Jan Pietrzak, Piotr Nisztor i inni. Wcześniej ujawniono dokumenty o zarobkach prezenterów i szefów TVP. Kwoty szły w miliony złotych. Nie wyrok, ale medal powinien dostać Mariusz Kamiński według Jarosława Kaczyńskiego. Na manifestacji PiSu przed aresztem w Radomiu prezes przekonywał, że skazany polityk zasługuje na najwyższe odznaczenie państwowe. Nie za to, że teraz siedzi, ale za to, że w trudnych czasach twardo walczył z przestępczością, przekonuje Kaczyński. Jeszcze raz powtarzam, na koniec, i to są słowa, nie wiem czy słyszy, ale to są słowa zwrócone w tej chwili do Mariusza. Zwyciężymy i on zwycięży. Zwyciężymy! 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 Takie protesty przed aresztem w Radomiu PiS organizuje codziennie. A w kolejnym sondażu Koalicja Obywatelska dogania Zjednoczoną Prawicę. W najnowszym badaniu Instytutu Polster dla Superekspresu oba ugrupowania dzieli mniej niż 1 punkt procentowy. Zjednoczoną Prawicę popiera prawie 30%, Koalicję Obywatelską niemal 32%. Prawie 17% ma Trzecia Droga. Blisko siebie z niemal 8-procentowym poparciem Konfederacja i Lewica. Polityk tej ostatniej jest dziś gościem Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości Nowa Lewica. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na początek krótka piłka, krótkie pytanie do pana. Spokojnie, jak na wojnie. No na pewno, właśnie. Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, tak czy nie? No docelowo byłoby to pewnie coś, co można byłoby rozważyć. Natomiast tak czy nie? Dzisiaj nie odpowiem na to pytanie absolutnie twierdząco, dlatego że mamy różne uwarunkowania pracy kobiet i mężczyzn, różne stany zdrowotne jeszcze w tych czasach, więc wydaje się, że ta dyskusja jest jeszcze przedwczesna. To pytanie również do naszych słuchaczy. Zapraszam państwa na stronę radio.z.pl i państwa proszę odpowiedź jednak tak albo nie. No właśnie, bo mam wrażenie, że jest wielka różnica zdań w rządzie. Pani minister Kotula mówi, że system emerytalny jest niesprawiedliwy, a nierówny wiek emerytalny dyskryminuje mężczyzn. Czy pan by się pod tym podpisał? No, zgadzam się z panią minister Kotulą w tym sensie, że mężczyźni oczywiście pracują dłużej, natomiast ja jednak zwracam uwagę na to, że kobiety jednak zarabiają mniej, kobiety mają jednak dłuższe przerwy w pracy, zatem mówienie tak czy nie jest absolutnie czymś zawężającym tę dyskusję. Trzeba przyjrzeć się warunkom pracy kobiet, trzeba przyjrzeć się tym, jak społecznie funkcjonują kobiety i mężczyźni, a dopiero potem rozmawiać o równym wieku emerytalnym. Ale pani minister mówi o dyskryminacji, pan mówi, że to nie jest ten moment. Tak samo mówi pani minister Dziemianowicz-Bąk. Są różnice zdań w rządzie, tak? No, mamy pewnie różne wizje w rządzie, jak ten równy to wiek... To jakie stanowisko rządu będzie? No, będzie stanowisko ale rządu kiedy? Na pewno. No, panie redaktorze, wypracujemy w spokoju, w normalnej dyskusji stanowisko rządu. Nie wiem, czy w ogóle takie stanowisko rządu teraz jest dobrze, potrzebne. Dobrze, wyobraża pan sobie ostatnia sprawa w tym wątku. Zmiany wieku emerytalnego w tej kadencji? Nie sądzę, żeby to była główna oś dyskusji tego rządu. Nie słyszałem o takich dyskusjach. Nie sądzę, że będzie powrót do tej dyskusji przez najbliższe kilka lat. Kiedy minister Bodnar zawiesi karę i zwolni z więzienia panów Kamińskiego i Wąsika? No, pan minister Bodnar zgodnie, a właściwie pan prokurator generalny Bodnar, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, jest zobowiązany do analizy akt pana Wąsika i Kamińskiego. Zrobił to już? W stosownym czasie wyda swoją opinię i przekaże akta panu prezydentowi. Natomiast pan prokurator generalny Bodnar zapoznaje się z tymi dokumentami. Wiem, że wczoraj także zapoznawał się z tymi dokumentami w siedzibie prokuratury krajowej, w specjalnej kancelarii tajnej, bo przecież w tych aktach, z tego co wiem, bo przecież tego nie mam prawa przeglądać tych akt, ale z tego co wiem, co wszyscy wiemy, są tam wątki, które są objęte klauzulami w tym postępowaniu. Jak długo będzie to przeglądał? No, pan prokurator generalny
Bodnar mówi, że jest to kwestia kolejnych dni, w których musi się zapoznawać z tymi dokumentami. Czyli w tym tygodniu decyzji w sprawie zwolnienia panów nie będzie? Nic o tym nie wiem, aby w tym tygodniu miały odbywać się tego typu decyzje. W ogóle, bo pan redaktor pyta o jedną rzecz, ale to jest bardziej złożona kwestia, bo mówimy o tym, o tej możliwości zwolnienia z odbywania kary, ale przecież mówimy także o wydaniu pewnego rodzaju opinii dla pana prezydenta. Jasne, ale wie pan, że ta opinia nie jest wiążąca dla prezydenta. Zgadza się. Prezydent ma pretensje do pana ministra Bodnara, że nie reaguje szybko na jego prośbę o zwolnienie obu panów. To, panie redaktorze, szanowni państwo, wiemy o jednej rzeczy. Pan prezydent w każdej sekundzie, w każdej minucie może skorzystać z artykułu 139 Konstytucji i po prostu ułaskawić, ale nie czekając... Ale prezydent mówi, że nie chciał z tego skorzystać, dlatego że znowu byście zakwestionowali jego prawo. Nie, panie... Dlatego wolał wybrać taką ścieżkę. Nie, panie redaktorze, po pierwsze, pan prezydent popełnił błąd kilka lat temu, mówiąc, że uwalnia wymiar sprawiedliwości od sprawy Wąsika i Kamińskiego i pan prezydent w każdej chwili może skorzystać bez czekania na opinię pana prokuratora generalnego ze swojego prawa łaski, ze swojej konstytucyjnej prerogatywy i może panów Wąsika i Kamińskiego obdarzyć wolnością. Ale nie już jest tego decyzja robić. Prezydenta, że tego nie zrobi. W jakiej kondycji są obaj panowie? Ja nie odpowiadam za więziennictwo w naszym resorcie. Z tego, co wiem, są traktowani i muszą być traktowani równo, tak jak każdy inny osadzony, tak jak każdy inny więzień. Mają w razie potrzeby dostęp do opieki lekarskiej, dostęp do opieki psychologicznej, mają prawo do kontaktu ze swoimi wychowawcami, mają prawo do wszystkich warunków, które przysługują każdemu innemu więźniowi. Nie ma lepszych i gorszych więźniów. Pojawiły się takie informacje w sieci, na przykład pan Stonoga je rozpowszechnia, że pan Maciej Wąsik opływa w luksusach. Ma w celi telewizor, korzysta z cateringu, 5 godzin dziennie rozmawia przez telefon. To prawda? Nie, panie redaktorze, nie mam pojęcia, o czym pisze pan Stonoga. Nie sądzę, żeby to była prawda. Tak jak mówię, nie nadzoruję bezpośrednio więziennictwa, natomiast też przez palce patrzyłbym na to, co pisze pan Stonoga. Aż 44 członków zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej jest przeciw decyzji o usunięciu pana prokuratora Barskiego. Za w tym głosowaniu był zaledwie jeden prokurator, 3 śledczych wstrzymało się od głosu. To porażka pana ministra Bodnara? Nie, to jest sygnał, że ostatnie lata, ostatnie 8 lat były poświęcone na budowanie swojej prokuratury. Było poświęcone na budowanie zbrojnego ramienia partii suwerennej Polski i Prawa i Sprawiedliwości. I ci ludzie po prostu bronią swoich stanowisk. Czyli ci prokuratorzy wszyscy, którzy tak zagłosowali, to są suwereniści, to są ziobryści? No, panie redaktorze, to nie są profesjonaliści. Jest szef, prokurator generalny. To jest służba, to jest struktura bardzo schierarchizowana. Dochodzi do pewnego rodzaju próby jakiegoś wypowiedzenia posłuszeństwa. Zatem prokurator generalny musi reagować tak, jak reaguje. To jest bunt? Ja nie wiem, czy to jest bunt, ale to jest niezrozumiała sytuacja. Jest prokurator generalny, jest jeden szef, podejmuje pewne decyzje, które powinny być respektowane przez prokuratora. Ale oni respektują prawo do podjęcia takiej decyzji. Co z tym fantem, przepraszam za wyrażenie, zrobić? Czy będzie interwencja policji? Usunie pana prokuratora Barskiego? Sądzę, że będzie taka potrzeba. Nie widzimy jakiejś wielkiej potrzeby uruchamiania tego typu środków, ponieważ rozumiem, że odbywa się pewnego rodzaju wymiana pism. Rozumiem, że panowie się, właśnie nie rozumiem, ale wyrażają swoją niezgodę w sposób pokojowy. Nikt nie będzie eskalował żadnych konfliktów. Ale jest jedna kwestia. Tak. W najbliższych dniach pokażemy jako Ministerstwo Sprawiedliwości założenia do projektu ustawy rozdzielającej prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, bo tego wymaga od nas program wyborczy koalicji 15 października, jak i obywatele. Czyli to już jest kwestia dni. Kwestia dni. W ciągu kilku dni pokażemy założenia do projektu ustawy, który wreszcie rozdzieli te dwie funkcje, rozdzieli tę unię personalną, bo widać dzisiaj bardzo wyraźnie... Ale czy to rozwiąże ten konflikt w prokuraturze, który mamy obecnie? My nie możemy, panie redaktorze, tylko czekać na to, czy ktoś się na coś zgadza, czy się na coś nie zgadza. Szliśmy do wyborów z zapowiedziami rozdzielenia tych dwóch funkcji i to będzie zrobione. Kiedy ta ustawa, pana zdaniem, może być uchwalona? Do końca stycznia? Do końca lutego? To mamy już mało czasu. No dobrze. Ale
założenia z ministerstwa wyjdą pod koniec tygodnia, natomiast to już będzie potem praca międzyresortowa i ustawa pójdzie do parlamentu. Panie ministrze, czy to prawda, że chce pan wprowadzić w Polsce cenzurę? Jestem daleki od wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń niezgodnych z konstytucją. A co będą za przepisy dotyczące tak zwanej mowy nienawiści? A to bardzo ważna inicjatywa i jeden z elementów umowy koalicyjnej nowej parlamentarnej większości. Przyszedł czas, żeby zakazać obrzydliwych, homofobicznych, dyskryminacyjnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Tak jak dzisiaj mamy przepisy dotyczące zakazu mowy nienawiści motywowanej rasą czy pochodzeniem etnicznym, chcemy dopisać do tego katalogu m.in. orientację seksualną, płeć, tak aby nigdy więcej orientacja seksualna czy bycie członkiem jakiejkolwiek mniejszości nie było powodem do pogardy, hejtu i poniewierania tymi ludźmi. A kto będzie decydował o tym, co jest mową nienawiści, a co nie jest? Oczywiście niezależne, niezawisłe sądy, które orzekają na podstawie prawa i na podstawie doświadczenia życiowego każdego sędziów. Czyli co, pozwać będzie można każdego, a czy ktoś mówi mową nienawiści, o tym zdecyduje sąd. To nawet nie pozwać, to będzie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i to oskarżyciel publiczny będzie decydował o wniesieniu aktu oskarżenia, a niezależny sąd będzie decydował o tym, czy do przestępstwa doszło, czy też nie. Czy to nie będzie ograniczenie wolności słowa? Zdecydowanie nie. Wolność jest jedną z największych wartości w naszym demokratycznym kraju, natomiast tak jak wszystkie inne wolności podlega ograniczeniom. Tym ograniczeniem jest cierpienie innego człowieka. Naszym gościem jest pan minister Krzysztof Śmiszek. Pora na krótką piłkę, odsłona numer 2. 3 krótkie pytania. Trzeba wprowadzić zakaz spotykania się polityków z sędziami, tak czy nie? Ja nie wiem, czy by to zadziałało. No oczywiście, że można wprowadzić taki zakaz, ale jest oprócz prawa coś takiego jak moralność, przyzwoitość i przywiązanie do służby państwowej. Zakaz nie. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. Okay. Od każdego się oczekuje, aby potrafił rozdzielić swoje funkcje. Następne pytanie. Polskiego hymnu wysłuchuje się w postawie stojącej, tak czy nie? Zazwyczaj tak, no przede wszystkim tak, a natomiast jeśli jest to jakiegoś rodzaju prowokacja i próba powiedziałbym wplątania tej świętości narodowej do bieżącej polityki, no to różnie można oceniać. I ostatnie pytanie w tej części. Wiemy, że łamiemy prawo, ale nasi wyborcy tego właśnie oczekują od nas, tak czy nie? Nie wiem, kto to powiedział, ale na pierwszy rzut oka i ucha, no nie brzmi to, powiedziałbym najlepiej. Czyli nie. No nie, no nie łamie nie się prawa. Nie podpisze się pan pod nie tym. Łamie się prawa tylko po to, żeby osiągnąć jakieś swoje cele. Cel nie uświęca środków. A my też nie łamiemy obyczajów, bo mamy już wynik naszej sądy. Proszę sobie wyobrazić, że odpowiedzi mniej więcej są porówno. Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? Tak odpowiedziało na ten moment 52% uczestników, nie 48%. Czyli zdania są podzielone. Komentarz gorący już w części internetowej. Zapraszam państwa na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Panie ministrze, czyli w tej kadencji nie ma szans na to, żebyście coś majstrowali przy wieku emerytalnym? Nie słyszałem o żadnych dyskusjach. Choć tutaj głosy są podzielone. Oczywiście, bo sprawa jest ciekawa, natomiast... Nie wiem, czy to się podzieliło kobiety kontra mężczyźni. No właśnie, tutaj jak równość, to równość. Natomiast nie słyszałem o żadnych rozmowach w łonie rządu na ten temat, więc trudno mi się wypowiadać. Nie ma problemu, nie ma tematu. Nie sądzę, żeby to był jakiś wiodący temat w tej kadencji. Sprawa spotkań pani prezes Manowskiej z panem prezydentem Dudą. Wczoraj w tym studiu przyznała, że znają się od 17 lat. Pana zdaniem jest to problem, czy nie? No, muszę przyznać, panie redaktorze, wczoraj jak zwykle o godzinie 8 włączyłem Radio Z, żeby odsłuchać kolejnego wywiadu i byłem zszokowany. Na początku nie wiedziałem, z kim pan prowadzi ten wywiad. Czy jest to polityczka PiSu, czy jest to sędzia Sądu Najwyższego. Dla mnie to jest nie tylko oburzające, ale to jest szokujące. Z jaką dezynwolturą i taką, powiedziałbym, otwartością można mówić o tym, że spotyka się prezes Sądu Najwyższego, czy osoba, która tak się przedstawia i wierzy w to, że jest prezeską Sądu Najwyższego, spotyka się po prostu, nie wiem, na kawę, na ciasteczka, na urodziny, odwiedzają się. Ale co, pana zdaniem pani profesor miała skłamać, powiedzieć, że się nie spotyka? Ona mówi otwarcie.
przyjaźnimy się od 17 lat, nie rozmawiamy na tematy prawno-polityczne, rozmawiamy o tym, co robią moi wnukowie. Ja nie oczekuję od pani prezes, od pani sędzi Manowskiej, że będzie kłamała i będzie udawała przed panem, że nie zna pana prezydenta. Ja oczekuję od pani Manowskiej innego stwierdzenia. Oczekiwałbym, żeby powiedziała, tak, znamy się z panem prezydentem, nie wiem, poznaliśmy się 17 lat temu, ale odkąd jest prezydentem, a ja pełnię taką, a nie inną funkcję, spotykamy się tylko na niwie profesjonalnej, spotykamy się tylko w warunkach oficjalnych, ponieważ pełnimy tak ważne funkcje, że nie możemy mieszać prywaty z publicznym. Czy te zasady powinny również dotyczyć polityków władzy, polityków Platformy Obywatelskiej, którzy spotykali się z sędziami, czy też na przykład pana marszałka Hołowni, który kontaktował się z panem sędzią Prusinowskim z Izby Pracy? Ja nie znam, nie słyszałem o takich informacji, że spotykają się panowie gdzieś tam po cichu albo przy kawie. Po cichu nie, bo nawet pamiętam, były takie pan zdjęcia, jak sędziowie wychodzili z siedziby Platformy. Ale to chyba z tego, oni wychodzili z siedziby Czytelnika, czyli restauracji. Czyli nie spotykali się z politykami Platformy. Ale ja tutaj nie znam szczegółów, nie byłem dobrze, wtedy ale posłem. Rozumiem, że obyczaj, a nie prawo. Czy mamy coś takiego jak przepisy prawa, ale mamy też coś takiego jak zwykła przyzwoitość i troska o dobro publiczne. W moim przekonaniu takie spotkania, nie wiem, pani Julii Przyłębskiej z panem prezesem Kaczyńskim nad Schabowym, spotkania pana prezydenta z panią Manowską, czy tak bliskie relacje pana Barskiego, prokuratora Barskiego z panem Zbigniewem Ziobro po prostu są niedopuszczalne i trudno przekonywać obywateli do tego, że wszystko jest zgodne z prawem. Trudno przekonywać obywateli, że władza nie miesza się w jakieś sprawy dotyczące ich życia, na przykład postępowań sądowych czy prokuratorskich, kiedy widzą jak na talerzu, kiedy widzą, że w Radiu Z siedzi sobie pani Manowska i mówi, że się odwiedzają z panem prezydentem. Jak można przekonać obywateli, że wszystko jest okej? Prezes Kaczyński mówi, że takie zarzuty to jest absurd. To jest wszystko absurdalne. To znaczy, że żyjemy na zupełnie innych planetach. Pan prezes Kaczyński uważa, że absolutnie normalną sprawą są spotkania wysokich urzędników państwowych, którzy reprezentują inne władze. Mamy władzę sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą. Te władze mają się kontrolować. Te władze czasami mają wchodzić w spór, a nie jeść ciasteczka i pić kawę. A propos innej planety, zaczynamy serię pytań od naszych słuchaczy. Jest ich mnóstwo. Czy pański partner, pierwsze pytanie, Robert Biedroń, to hipokryta, powtarza na okrągło, że nie ma planety B i trzeba zacząć ratować klimat. A gdy pytany o rezygnację z lotów z Polski do Brukseli, to śmieje się, że nie będzie podróżował innymi środkami transportu, bo będzie to zbyt długo trwało. Ja nie wiem, czy hipokryzja, się śmieje. Czy nie? Ja nie wiem, czy się śmieje. Wiem jedno, że dojazd do Brukseli pociągiem trwa bardzo, bardzo długo, a spotkań jest wiele, więc troska o planetę, troska o środowisko nie polega na tym, że rezygnujemy ze wszystkiego, tylko rezygnujemy z rzeczy niepotrzebnych, z rzeczy, które mogą być zastąpione czymś bardziej przyjaznym dla środowiska. Kolejne pytanie. Poinformował pan, panie ministrze, że prace nad przepisami penalizującymi tak zwaną mowę nienawiści powinny zostać ukończone do końca lutego i mają dotyczyć m.in. płci, tożsamości płciowej czy orientacji. Proszę dla tych, którzy chcą uniknąć konsekwencji prawnych, wyjaśnić, ile jest płci i czy biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko? Nie no, serio, panie redaktorze, naprawdę to są, ja rozumiem, że to jest pewnego rodzaju prowokacja naszych słuchaczy. Zresztą mam takich wiernych fanów, którzy zadają mi te pytania od lat. Jedno jest pewne, panie redaktorze, ostatnie lata pokazały, że mniejszość, że osoby z mniejszości LGBT nie tylko są ofiarami przestępstw, ale także stają się takim celem politycznym. Od nienawiści wobec osób LGBT odcinało się do niedawna jeszcze polityczne kupony, łącznie z panem prezydentem, czy łącznie z politykami. Panie ministrze, ale na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś mówi tak, ja uważam, bo tak mówi nauka, że są dwie płcie, a ktoś inny mówi, że nie jest kobietą ani mężczyzną. I nie będzie za to kary. Nie będzie za to kary, ostrzegam. Na pewno. Zapewniam. Mowa nienawiści, czy zakaz mowy nienawiści to jest sytuacja, w której stosuje się przepisy prawa do najbardziej podłych, do najbardziej obrzydliwych i do najbardziej
dyskryminacyjnych wypowiedzi, które powodują, że dany obywatel czy obywatelka czy człowiek po prostu czuje się niepotrzebny w danym społeczeństwie. Kolejne pytanie. Czy planujecie wprowadzić słownik słów zabronionych, bo nikt nie chce iść przypadkowo siedzieć za mowę nienawiści? Rozumiem też poczucie humoru tego komentatora. Będzie taki indeks? Nie, nie będzie takiego indeksu. Będzie publikowany co miesiąc w Monitorze Polski? Jeśli ta sprawa trafi do sądu, a takie sprawy trafiają rzadko do sądu, ponieważ dotyczą najbardziej obrzydliwych przestępstw, będzie to oceniane przez niezależny sąd. Nikt nikomu żadnych słowników nie będzie proponował. Kolejne pytanie. Czy kara za mowę nienawiści dotyczyć będzie też obrażania osób duchownych? Czy szacunek nie należy się wszystkim? W ostatnich czasach pełno jest drwin z księży i pytam jako osoba niewierząca. Mamy już przepisy w kodeksie karnym, artykuł 195, artykuł 196, ale także te przepisy, które chcemy znowelizować dzisiaj, one zakazują mowy nienawiści z powodu religii bądź bezwyznaniowości, podkreślam. Zatem dzisiaj nie ma potrzeby zmiany takich przepisów, one już istnieją i z tego co wiem, czasami takie postępowania się w polskich sądach toczą. Kolejne pytanie, czym według szanownego pana Krzysztofa Śmiszka jest faszyzm? Jakie są jego kluczowe cechy? Faszyzm dla mnie przede wszystkim... Ale to nie jest wykład, proszę pamiętać. Nie będzie wykładu. Ja mam swoją definicję, a oczywiście jest też naukowa definicja. To jest promowanie ideologii, która stawia jakieś grupy społeczne wyżej niż inne. Widzi pan w Polsce polityków, których można nazwać faszystami? Ja się nie boję mówić o politykach, niektórych politykach na przykład Konfederacji, że to są faszyści? Neofaszyści? Albo ludzie, którzy posługują się językiem neofaszystowskim. Ale kto na przykład, pan Bosak, pan Mencen, to są neofaszyści? Panie redaktorze, a jak nazwać zachowania pana posła Brauna, który permanentnie sieje antysemicką pogardę, taką samą, właściwie jeden do jednego pogardę, z jaką mieliśmy do czynienia w latach 30. czy w czasie wojny. Ale wie pan, jest różnica między nazwaniem kogoś antysemitą a neofaszystą? No, dla mnie te poglądy dosyć blisko ze sobą idą. Zresztą w Polsce mamy tragiczne doświadczenia łączenia antysemityzmu z ideologią faszystowską i nie będę nigdy się wahał nazywać tego, co jest podłe, co nosi znamiona faszyzmu, faszyzmem. Skonkretyzujmy. Dla pana politycy Konfederacji to neofaszyści? Dla mnie niektórzy politycy Konfederacji posługują się językiem, który wprost można nazwać neofaszystowskim. A propos, kolejne pytanie naszego słuchacza. Skoro pan marszałek Bosak odpowiada za posła Brauna, wiadomo, że chodzi o odwołanie pana wicemarszałka, za posła Brauna za incydent z gaśnicą, to czy marszałek Czarzasty nie powinien tak samo odpowiadać za posłów Lewicy? Dalsza część pytania. Kompromitujące wywiady pani poseł Żukowskiej czy zakłócenie mszy świętej przez panią minister Scheuring-Wielgus? Rozumiem, że Lewica nie ma podwójnych standardów i każdego marszałka czeka taki sam los. Lewica nigdy nie miała podwójnych standardów. Po pierwsze, jeśli odnosimy się do pani ministry Scheuring-Wielgus, to sądy obu instancji uznały, że nie doszło do absolutnie przekroczenia żadnej normy prawnej. Natomiast to, co robi pan poseł Braun, ta akceptacja ze strony pana wicemarszałka Bosaka, jakaś ciche takie przyzwolenie, próby uniknięcia odpowiedzi wprost i nazwania tego zachowania pana posła Brauna jest dla mnie powodem absolutnie do tego, aby zagłosować za odwołaniem pana wicemarszałka Bosaka z jego funkcji. Ale z tego, co wiem, głosowanie będzie dzisiaj. PSL trzecia droga, bo nie wiem co z Polską 2050, zagłosuje przeciw odwołaniu pana marszałka Bosaka. No to jest decyzja naszych przyjaciół z PSL-u. My na Lewicy od samego początku, od pierwszego dnia nowego parlamentu mówiliśmy, że Konfederacja nie powinna nie mieć znacie swojego... Litości. Chcecie się zemścić? Nie, to nie jest zemsta. To jest kwestia elementarnej przyzwoitości, tak aby obywatele wiedzieli, że pomimo tego, że w naszym społeczeństwie są jakieś odpryski skrajnych poglądów i te odpryski mają swoją obecność czy swoje odzwierciedlenie w składzie parlamentu, to takie incydenty polityczne jak Konfederacja nie powinny zasiadać w prezydium Sejmu. A propos, kolejne pytanie naszego słuchacza. Czy będzie wniosek Lewicy, czyli państwa klubu, o odwołanie pani wicemarszałek Doroty Niedzieli z Koalicji Obywatelskiej? O Boże, a za co? Minister Sienkiewicz, to dalsza część pytania, znieważył w Sejmie publicznie hymn Polski, czym uraził bardzo wielu Polaków. Zgodnie z logiką Lewicy powinien polecieć marszałek tego klubu. spokojnie. Nikt nie... W ogóle kolejna prowokacja. Ale jest to logika? Nie, to jest pokrętna logika, panie redaktorze. Jest pan absolwentem Wydziału Prawa. Jestem, nawet mam doktorat. Jest pan doktorem. Tak,
nawet tego wydziału. Na pierwszym roku jest zawsze logika. Jest logika, to no właśnie. Nie, to jest oczywiście naciąganie reguł logicznych do tej sytuacji. Ja rozumiem, że słuchacz pije do sytuacji z wczoraj, w której posłowie Prawa i Sprawiedliwości, próbując zakłócić posiedzenie Sejmu w sposób perfidny i nieuprawniony, użyli świętości narodowej, ale każdy chyba ma prawo śpiewać hymn, panie rektorze. A pan był w tym momencie w Sejmie? Ja akurat wtedy wyszedłem z sali, ponieważ pan marszałek ogłosił przerwę. Okay. Natomiast nie bulwersuje mnie zachowanie pana posła Sienkiewicza, ponieważ dał wyraz swojej dezaprobacie, jeśli chodzi o instrumentalne i perfidne wykorzystanie czegoś, co jest szanowane przez każdego obywatela, do tego, aby w międzyczasie pokrzykiwać, żeby uwolnić posłów. No przecież to się nie trzyma kupy. Ale czy hymn nie jest czymś, co nam pozostało takiego wspólnego? No, oczywiście, że jest. Jest jeszcze wiele innych i mam nadzieję, że jest jeszcze wiele innych elementów, które nas łączy. A to łączy. Kto się zachował lepiej? Pan premier Tusk, który stał, czy pan minister Sienkiewicz, który siedział? Pan premier Tusk uznał, że trzeba wstać. Szanuję. Pan minister Sienkiewicz uznał, że jest to prowokacja. Nikt nikogo nie będzie za to ścigał. Panie ministrze, kolejne pytanie. Jak to jest, że przez 8 lat, będąc w opozycji, powoływaliście się na takie autorytety prawne jak profesor Piotrowski czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka? A jak teraz oni krytykują wasze postępowanie, to zasłaniacie się jakimiś opiniami prawnymi. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Nie, absolutnie nie. Absolutnie szanuję, ja osobiście szanuję opinie prawne pana profesora Piotrowskiego. Sam byłem jego studentem. Wie pan, co mówi dzisiaj profesor Piotrowski? No, mówi różne rzeczy. 800 opinii prawnych nie zmieni ustawy w sprawie prokuratury. Ale ja się z panem profesorem zgadzam. Zgadzam. Ale pan się zgadza? Ja się zgadzam z panem popiera profesorem. Popiera pan działania pana ministra Bodnara. Oczywiście, bo ja się zgadzam z panem profesorem, żeby unormować sytuację w prokuraturze, konieczne są zmiany w prawie. Natomiast i to jest zapowiedziane przez pana prokuratora generalnego. Natomiast, panie redaktorze, ja bym chciał, żebyśmy może to jedno zdanie jeszcze raz wybrzmiało, bo być może ono się nie przebija do wszystkich, którzy są ciekawi naszego stanowiska. Student pierwszego roku prawa, jest na pierwszym roku prawa taki wykład. Wstęp do prawoznawstwa. Tam nas uczyli i uczą, jak czytać konkretne przepisy. Jeśli mieliśmy przepisy w ustawie z 2016 roku, że można przywrócić ze stanu spoczynku do stanu aktywnego, do służby aktywnej prokuratora maksymalnie do 4 maja 2016 roku, to jakim cudem można po 6 latach zastosować ten przepis, który nie obowiązuje? Więc ja jestem zdania i wielu prawników wybitnych jest zdania, że te przepisy po prostu już nie obowiązywały. A pan Zbigniew Ziobro niechlujnie, jak zwykle, narympał, zastosował przepisy po to tylko, żeby wsadzić swojego człowieka, swojego przyjaciela na wysokie stanowisko państwowe. A nie sądzi pan, że sytuacja jest trochę groteskowa? Bo wie pan, jaka była sekwencja. To było tak, że pan minister Bodnar wręczył panu prokuratorowi Barskiemu informację, że jego powołanie jest nieskuteczne. Zgadza się. Ale godzinę wcześniej poprosił tegoż samego pana prokuratora Barskiego, żeby podpisał wniosek o powołanie pana prokuratora Bilewicza. Czy godzinę wcześniej pan prokurator Barski był prokuratorem krajowym, czy nie był? Pan prokurator generalny ma pełne prawo do przedstawienia swojego stanowiska w momencie, w którym uważa za stosowne. W tym momencie uznał, że wszystkie opinie prawne, wszystkie głosy doradców, cała interpretacja przepisów świadczy na rzecz tego, aby stwierdzić, że pan prokurator Barski nie był powołany w sposób zgodny z procedurami i dostał tego godzinę typu po tym, jak poprosił go o wniosek w sprawie prokuratora Bilewicza. Panie redaktorze, pan prokurator Barski przez pierwszych kilka tygodni urzędowania pana prokuratora generalnego Bodnara podejmował różnego rodzaju decyzje. I decyzje indywidualne i te będą sprawdzane przez pana prokuratora Bilewicza. Czyli na przykład jak były prowadzone ważne śledztwa w sprawie dwóch wież, w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w sprawach, które bulwersowały opinię publiczną, a które dotyczyły wysokich funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości, ale był także osobą, która na wniosek i z pełnomocnictwa prokuratora generalnego wykonywała pewne funkcje. I te funkcje, i te decyzje mają domniemanie zgodności z prawem, więc nie ma tutaj żadnego jakiegoś rozdźwięku. Okej, nie obawia się pan tego, co podnoszą niektórzy adwokaci, że będą kwestionowane z kolei powołania pana, albo pana prokuratora Barskiego, albo pana prokuratora Bilewicza i na przykład dojdzie do
do sytuacji, że zakwestionowane zostanie postępowanie, które doprowadzi do skazania gangstera. Nie, to oczywiście on będzie mógł wyjść na wolność. Ja słyszałem tę narrację i to oburzenie święte ze strony między innymi byłych posłów, byłych wiceministrów z suwerennej Polski, wiceministra sprawiedliwości. Natomiast wszystkie postępowania mają oczywiście w sposób naturalny domniemanie prawidłowości, były przeprowadzone prawidłowo. Żadne postępowanie nie ucierpi, nie będzie wzruszane, nie będzie podważane. Nie będzie paraliżu? Absolutnie nie będzie żadnego paraliżu, nikt niczego nie będzie podważał. A prokurator generalny, jako szef wszystkich prokuratorów, ma prawo oczekiwać i ma obowiązek oczekiwać także ze strony podległych sobie służb, aby wykonywać jego polecenia. No czymś na głowie postawionym jest, że pracownicy, mówiąc w dużym skrócie, pracownicy pana prokuratora generalnego zapowiadają, czy próbują zapowiadać jakieś nieposłuszeństwa. No to tak jakby, nie wiem, no pracownicy pana powiedzieli, proszę pana, pan nie jest naszym szefem. Naszym szefem jest, nie wiem, Krzysztof Śmiszek. Na szczęście nie mam żadnych pracowników. No to nie wiem. No to jakby... Ale dobrze, ale co? Pan uważa, że to byłoby nieposłuszeństwo, niezgodne z prawem i co, trzeba to spacyfikować? No, panie redaktorze, spacyfikować. Pan używa takich bardzo, jak rozumiem, medialnych słów. Natomiast prokurator generalny ma pełne prawo oczekiwać, aby dostosować się do jego decyzji, do jego wizji prowadzenia prokuratury. Między innymi uporządkowaniu tej sytuacji będzie służyło rozdzielenie prokuratury generalnej od ministra sprawiedliwości. I to już, jak słyszymy, na dniach albo tygodniach. Jeszcze dwa pytania ze strony naszych słuchaczy. Artykuł 7 Konstytucji, pisze jeden z naszych słuchaczy, nie daje wam, ministrom, politykom, podstaw do podważania decyzji sądów Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego nie stosujecie się do tego? Na przykład zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego sprawy Prokuratury Krajowej. Czy jesteście ponad prawem? To jest bardzo ciekawa sytuacja. Akurat tutaj nie ma z czego żartować, panie redaktorze, dlatego że to postanowienie o zabezpieczeniu wydane przez jednego sędziego, czyli panią profesor Pawłowicz, jest wydane w trybie absolutnie kuriozalnym i skandalicznym. Proszę sobie wyobrazić, że akurat tego typu decyzje są regulowane bardzo precyzyjnie przez przepisy prawa. Kiedy można złożyć skargę konstytucyjną, ewentualnie wtedy wydać postanowienie o zabezpieczeniu? Wtedy, kiedy wyczerpie się wszystkie narzędzia i wszystkie instrumenty prawne, czyli ma się wyrok prawomocny. Pytam, a pan prokurator Barski to do jakiegoś sądu poszedł? Ma jakiś wyrok sądu pracy prawomocny, który mógłby ewentualnie przepisy, na podstawie którego ten wyrok on został twierdzi, wydany. On twierdzi, że w tej sprawie właśnie kompetentny jest Trybunał. Nie, no panie redaktorze, właśnie to jest taka rozmowa o państwie prawa w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości. Przechodził pan prokurator Barski z tragarzami obok budynku Trybunału Konstytucyjnego i stwierdził, a złożę sobie skargę konstytucyjną. Ja sobie też zaraz pójdę do Trybunału Konstytucyjnego i złożę skargę konstytucyjną i będę oczekiwał, żeby wydano jakieś postanowienia. No przecież to jest absurd. A propos Trybunału Konstytucyjnego, pan zapowiadał już w jeden z wywiadów, że pracujecie nad naprawą Trybunału. To będzie projekt ustawy. Kiedy on się pojawi? Co tam w nim w środku będzie? No, przedstawiciele koalicji rządzącej też już o tym mówią publicznie. Trybunał Konstytucyjny wymaga naprawy. No dobrze, mamy pan premier Kosiniak-Kamysz w Polsacie mówił, że powinien powstać nowy rozdział konstytucji w tej sprawie. No to jest ciekawy pomysł. Będziemy o tym na pewno dyskutować w koalicji rządzącej. Pytanie, z kim tę konstytucję będziemy zmieniać? No bo jak wiemy, konstytucja wymaga pewnej większości kwalifikowanej, 2/3. Nie chciałby zmieniać z politykami PiSu. No powiem tak, do tej pory Lewica stała na stanowisku, że zmieniać konstytucji z Prawem i Sprawiedliwością nie będziemy. Natomiast są sytuacje ważne dla kraju, dla obywateli. Trybunał Konstytucyjny musi pracować, musi wrócić do swojej pierwotnej funkcji ustrojowego organu, który stoi na straży naszych praw i naszych wolności, więc trzeba Czyli się może nad tym być zastanowić. Sytuacja taka stanu wyższej konieczności, że jednak będziecie z PiS-em zmieniać konstytucję? Będziemy o tym dyskutować, natomiast ważne też jest to, i mam nadzieję, że pan prezydent też to rozumie, że tak dalej, jak trawestując słowa Henryki Krzywonos, ten Trybunał Konstytucyjny już dalej nie pojedzie. Dobrze, ale to w którą stronę pan chce, żeby on pojechał? Jaki jest pomysł ministerstwa? Pomysł ministerstwa to jeszcze krótko. Za chwilę, natomiast mi jest bardzo bliski pomysł taki, który był prezentowany przez Fundację Batorego, aby rozszerzyć skład sądu
sądu dyscyplinarnego w ramach Trybunału Konstytucyjnego o sędziów Trybunału w stanie spoczynku, tak aby to ich rękoma, czyli rękoma sędziów samych, sprawdzić, czy wszyscy sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym mają prawo zasiadać i wszcząć ewentualnie postępowania dyscyplinarne. Ilu takich sędziów w stanie spoczynku jest w tej chwili? Jest, z tego co pamiętam, jest tych sędziów chyba jeszcze mamy około 30. A ilu jest urzędujących? 15? No, jest 15 zgodnie z przepisami. Ta 30 będzie znaczyć więcej niż ta 15? Panie redaktorze, ale nikt z zewnątrz nie zamierza regulować, nie powinien regulować sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, jeśli chodzi o ocenę postawy każdego z sędziów. Ten pomysł na rozszerzenie składu sądu dyscyplinarnego jest neutralny, jest obiektywnie do zrobienia, więc mam nadzieję, że tego typu przepisy również będą na agendzie. I to jest pomysł do zaakceptowania przez całą koalicję, czy to jest na razie projekt samego pana ministra sprawiedliwości? Nie, to nie jest projekt pana ministra sprawiedliwości, to jest projekt Fundacji Batorego, który spotykał się z ciepłym przyjęciem wszystkich w koalicji rządzącej. Czy jest szansa na to, że będzie poparcie? Mam nadzieję, to jest ciekawa dyskusja, więc mam nadzieję, że ciekawy projekt, więc mam nadzieję, że ta dyskusja będzie się szybko Mamy też toczyła. Na koniec bardzo ciekawą wypowiedź pana Andrzeja Kołodziejskiego, to jest szef NSZZ Solidarność Więziennictwa, który jest wstrząśnięty, panie ministrze, tym, co pan powiedział o sytuacji polskich więźniów. Ma pretensje do pana o to, że wiele pan w takim wystąpieniu powiedział na temat praw więźniów, a nic nie powiedział pan na temat ich obowiązków. No, prawa więźniów to także prawa człowieka. Ja w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadam za kwestię ochrony praw człowieka i dla mnie to jest ważne. Każdy więzień, każda osoba osadzona musi być równo traktowana, musi mieć zapewnione bezpieczeństwo, choć oczywiście ma także swoje obowiązki. Mogę także, jeśli pan przewodniczący Związku Zawodowego tego tak bardzo oczekuje, mogę także nagrać film dotyczący obowiązków więźniów. Nie ma problemu. Takie obowiązki są uregulowane w prawie, w przepisach i każdy z więźniów musi się do nich stosować. To jeszcze krótki cytat na koniec pana Kołodziejskiego. Wstrząsająca jest końcowa wypowiedź pana Śmiszka o tym, że każdy osadzony może protestować jak tylko zechce. Dla mnie ta wypowiedź nosi znamiona nawoływania do wystąpień. Jeszcze jedno zdanie. W mojej ocenie, pisze pan Kołodziejski, jest to skrajnie nieodpowiedzialne działanie bardzo wysokiego urzędnika państwowego. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Uspokajam. To są standardy zarówno prawne, jak i wynikające z orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tak, to prawda. Każdy z więźniów ma prawo do protestu w wybranej przez siebie formie. Natomiast z obowiązkiem państwa jest zapewnienie opieki lekarskiej, wsparcia, w pewnych sytuacjach także podjęcia przez sędziego penitencjarnego decyzji o przymuszeniu do więźnia, do poddania się leczeniu czy karmienia. I to są sytuacje, które czasami się w więzieniach zdarzają i mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, ale jeśli dojdzie, no to są na to przepisy, są procedury, wszystko będzie działo się zgodnie z prawem. A rzeczywiście jest tak, jak widzieliśmy to na różnych filmikach w sieci, że przybycie pana Kamińskiego do więzienia w Radomiu spotkało się z bardzo złą, negatywną reakcją więźniów? To jest wiedza powszechna, że każdy polityk lub wysoki urzędnik państwowy, szczególnie taki, który miał do czynienia z policją czy nadzorował policję, no nie jest przyjmowany najlepiej przez swoich współwięźniów. Natomiast obowiązkiem państwa jest zapewnienie absolutnie bezpieczeństwa każdemu, kto przebywa w takim zakładzie. Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wosik są bezpieczni? Są bezpieczni, bo są bezpieczni tak samo jak każdy inny osadzony. A my bezpiecznie kończymy nasz wywiad. Bardzo dziękuję. Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości Nowa Lewica, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.